STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Mateusz, wracamy do Zabrze bez punktów, ale po walce i myślę, że tej postawy nie musicie się wstydzić. Na pewno przyjechaliśmy tutaj po walczyć o 3 punkty, tak? W każdym meczu chcemy walczyć o 3 punkty i tak było w tym meczu. No niestety straciliśmy bramkę, później straciliśmy zawodnika, później kolejnego, no trochę się posypało, ale walczyliśmy do końca. Też w grze jednego mniej mieliśmy swoje sytuacje. Gdybyśmy nie wykorzystali, nie wiadomo, jakby to się potoczyło. No ale nic, no teraz mamy Puchar Polski, skupiamy się na tym i chcemy zrekompensować się jak najszybciej. Głów jednak nie spuszczacie, bo zaprezentowaliście dobrą piłkę. Przez pierwsze 30 minut to wy dominowaliście na boisku, w drugiej połowie też mieliście swoje sytuacje, ale przed wami ciężki tydzień. Wspominałeś o meczu Pucharu Polski, a w perspektywie jeszcze przecież pojedynek z Białą Gwiazdą. No na pewno, teraz w środę gramy Puchar Polski, na którym chcemy się teraz skupić, bo każdy mecz dla nas jest najważniejszy, chcemy się rozwijać. Na pewno skupimy się, żeby wygrać mecz w środę, a później skupimy się na Ekstraklasie i wrócimy, żeby się skupić na meczu z Wisłą. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.